Witam wszystkich na turnieju miast imieniem profesora Zbigniewa Religii na kolejnym u nas w Gorzowie. Na dzień dzisiejszy, może się zaczynam. Proszę bardzo o zabranie głosu prezesa zarządu Okręgu Gorzowskiego, Mariana Ludwikowskiego, żeby przywitał i zrobił uroczyste otwarcie. Dobry Państwu, bardzo serdecznie witam wszystkie koleżanki, kolegów, juniorów na dzisiejszych zawodach, ogólnopolskich zawodach spławikowych. Jest to piękny turniej, jest to turniej poświęcony pamięci profesora religii. Ja myślę, że sylwetki profesora religii nie trzeba przypominać, był to zasłużony kardiolog, lekarz i bardzo oddany działacz, jeśli chodzi o działalność w Polskim Związku Wędkarskim. Profesor nie tylko łowił ryby, ale bardzo aktywnie działał również na forum wędkarskim. Cieszę się, że jest tak duża frekwencja, że ta impreza, ten turniej nabiera rozmachu. Kolega Jacek Dynkiewicz poinformował mnie, że jest to dzisiaj najwyższa frekwencja. Myślę, że jak za 3 czy 4 lata spotkamy się ponownie w Gorzowie, bo tak to tam wynika z harmonogramu, to będzie Państwa więcej, może i dwa razy tyle. Świadczy to o tym, że ten turniej przybiera piękny kształt. Myślę, że następnym razem, jak dożyjemy i dożyje żona profesora religii, to na następny turniej do Gorzowa postaramy się, Panie Jacku, zaprosić żonę Pana profesora i może Pani religa dokona wspólnie z prezesem okręgu uroczystego otwarcia. Życzę Państwu przede wszystkim sukcesów dzisiaj. Wszystkim zwycięskich trofeów. Tutaj koledzy z Barlinka, jeden z kolegów mówił, że nie jest źle, że w pierwszej dziesiątce się na pewno zmieszczą. Także każdy ma taką szansę. Dzisiaj startuje 10 drużyn, drużyny bardzo wielkie, ale życzę wszystkim zwycięstwa i pierwszego miejsca. To, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać, to jest zasługa organizatorów. Ja teraz na początku nie będę dziękował, podziękuję na zakończenie turnieju. W każdym bądź razie, żeby nie przedłużać, dzisiejszy turniej imienia profesora religii uważam za otwarty i oddaję głos organizatorom. Musimy pilnować. Przypomnę tylko, że w Okręgu Gorzowskim okoń ma 18 cm. Tego będziemy przestrzegać. Żeby nie było, bo później jakichś nieprzyjemności. No i donęcanie. Wodę mamy jaką mamy, żeby nie było też zaskoczenia nad wodą. Wodę mamy od 1,5 m do 1,30 m. Tu nie ma głębszej wody. Tak, i proszę bardzo o donęcanie. Nie ma seryjnego donęcania. Jeżeli bierzemy jedną ręką, to tą jedną ręką możemy tylko wrzucić, żeby nie płoszyć sobie ryb ani koledzy, ani tutaj sąsiadów. Tak, i jest wszystko oczywiste i jasne. Co do regulaminu. Sektory zaczynają się od sektora A z lewej strony, kończy się z tamtej strony na I. Juniorzy są też z tamtej strony na samym początku. Tą linią brzegową, w linii prostej pojedziecie, nie ma problemu trafić. Kwestie organizacyjne jeszcze, samochody. Dojeżdżamy do stanowiska, rozładujemy sprzęt, tak, i samochody pod wał odjeżdżają. Nie ma trzaskania drzwiami, chodzenia do samochodu, po prostu ze względu na specyfikę łowiska, jakie tu mamy, jakie tutaj mamy. Numerki gdzieś tu przy nazwisko, w tych kratkach. Numer 6. Greczuk, Cezary. I od razu na stanowiska, nie? Jedynka. 8. Numer 4. Lorent Tomasz ma 11. Następny Dawid Bogdan. Dobry numer, prawda? Nie, jedynki, my jesteś na pudle. 12. Dariusz Serkis.
Na co się dzisiaj nastawiasz? Na jaką rybkę? Na płoteczkę. Małą, drobną płotkę. Czyli głównym będzie tutaj przyłowem, tak? Tak jest. To jest główny przyłów. Od czasu do czasu jakiś krąpik, może jeden leszczyk, taki około 20 cm. Mhm. Wszystko. A jakiego wyniku się spodziewasz? 3 kilo. I to będzie najlepszy, tak? Nie. Nie będzie. Może być 4 ponad, do 5. Mhm. Myślę, jak ktoś trafi jakiś bonusa, takie co są, takie zdarzają się, choć na zawodach. Będąc dwa razy tutaj, nie zdarzyło mi się iść obok sąsiadom też, ale widziałem zdjęcia, gdzie indywidualnie ludzie łowili i były naprawdę duże ryby, takie po 2 kilo. Tutaj ma wszystkie równe szanse, to tak mówię. A jak dzisiaj się przygotowałeś? Na jaką rybkę? O, ja powiem, żadne rybki nie. My będziemy gościnni dzisiaj, pozwolimy wszystkim gościom grać. Rozumiem. Tak. No ale tak, całkiem serio. Jaka ryba tu jest? No, słyszałem, że tylko płoć, nie? Przewaga. Krąb też jest. No. Płoć, leś. Tutaj normalnie więcej lin jest, ale lin... Lin, karaś. Tak. Karaś podchodzi, nie? Na razie lin nie bierze. Taran. No linia, linna ta, już chyba się wytarł, ale... Ale... Bo się tarnie. Jest tutaj, leś też jest. Ale... Leś jest, jest i to duży leś. No, a główny przyłów będzie chyba płoć, tak? Płoć. I to drobna całkiem. Płoć i krok. Tak, drobna. Drobna, nie ma, po prostu jest może za płytki, jakby czy coś, ale... Znaczy, duży winnik nie będzie, ale rozumiem, że wszystko będzie równo winniki mieli, tak? Wyniki będą super.
ale ja przepraszam, ja wrzucałem na kukurydzę, prawda? Czyli na kukurydzę. A to, że ten szczupak był? Nie, no. To musiał czekać, żeby go zaciąć, nie? Nie, ale to fajnie było, jak go wyciągnąłem, on trzymał za tą rybkę, ja podbieram pod niego, on go puścił, podbierał. Ale w buzi, buzi. Thank you.
To jest mój sprzęt, Adaś, chciałem zobaczyć. Szkoda, że cię nie ma. Mieliśmy polecieć razem, no ale nie wyszło. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na rybkach.